Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Blanka, zajmuję się stylizacją, analizą kolorystyczną oraz makijażem, a tutaj będę opowiadać o tym, jak budować garderobę w przemyślany sposób i podejmować rozsądne decyzje zakupowe. Początek roku to czas podsumowań, który mobilizuje do doskonalenia i do dobrych zmian. Dlatego postanowiłam przejrzeć jeszcze raz wszystkie moje stylizacje z roku 2021 i ocenić te najlepsze i najgorsze. Dzięki robieniu zdjęć i oglądaniu siebie na filmach łatwiej jest dostrzec błędy i je poprawiać, aczkolwiek wymaga to dużo wyrozumiałości i dobroci dla siebie, aby nie skończyło się frustracją. Ja sama musiałam się tego nauczyć. Mam nadzieję, że ten film zachęci Was do dokumentowania swoich stylizacji, swoich zestawów, jeśli zależy Wam na trwałej i wyjątkowej zmianie. Na koniec mam dla Was również rozdanie. Jeśli chcecie z moją pomocą rozpocząć zmiany w garderobie, to zostańcie ze mną do końca, mam dla Was coś specjalnego. To zaczniemy od najgorszych stylizacji. Pierwsze zdjęcie, jest to początek roku 2021, to zimowy komplet, czapka i kraciasty szalik. To, co w tym połączeniu jest na ten moment już dla mnie nie okej, to zbyt duża kratka szalika i jego obszerność, która dosyć obciążyła moją drobną sylwetkę. Aktualnie wolę chować szalik między klapami płaszcza, jest on wtedy taki bardziej proporcjonalny dla mojego wzrostu i sylwetki. Jeśli chodzi o czapkę, to jest to mój pierwszy kaszmirowy zakup i ja tak strasznie chciałam, żeby ta czapka była super, jednak ona jest nadal zbyt cienka i oblepiająca moją dość małą głowę. Trochę powstał kontrast między właśnie tym ogromnym szalikiem i małą głową. Tegoroczne czapki są doskonałością, bo nie tylko grzeją o wiele lepiej, bo są grubsze, to jeszcze fajnie trzymają formę. No i dzięki nim pokochałam czapki tak na 100%. A tutaj cały zestaw z płaszczem. Tego zdjęcia postanowiłam nie wrzucać nigdzie, ponieważ uważam, że połączenie prostokątnego płaszcza oraz spodni szwedów jest dla mnie bardzo niekorzystne. I do tego doszedł ten ogromny szalik i mała głowa. Jednak jestem wdzięczna, że to zdjęcie się wydarzyło, bo jak widać, bez eksperymentów nie dowiadujemy się o sobie zbyt wiele, nawet jeżeli znamy bardzo dobrze jakieś zasady, to dobrze jest to wszystko próbować w praktyce. Kolejny zestaw, za którym nie przypadam z zeszłego roku, to właśnie ten. O ile wszystkie te elementy poza kamizelką nadal bardzo lubię, to nie do końca podobają mi się jakby w komplecie. Chyba tutaj jest efekt tego, że mam 4 kolory, a nie 3, co bardziej mi się podoba. Ewentualnie stosuję 4, ale wtedy na przykład beże muszą być bardzo blisko siebie kolorystycznie. No i też ta kamizelka nie łączyła mi się zbyt wieloma rzeczami z mojej szafy, więc po prostu powędrowała do innego właściciela. Dzięki tym zdjęciom natomiast kategorycznie wyeliminowałam czarne buty do jasnych kompletów, bo w moim przypadku bardzo się odcinają, a czarna plama na dole za bardzo odwraca uwagę od mojej twarzy. To zdjęcie jest wynikiem eksperymentów na rzeczach, które miałam akurat dostępne pod ręką w szafie. Bardzo chciałam wypróbować zestaw czerwony i różowy. Miałam takie przeczucie, że to mi się bardzo spodoba. Jednak bluzka tutaj jest zbyt dopasowana jak na te szerokie spodnie. No i też nie o taki odcień czerwieni mi chodziło. Ale to zdjęcie zaprowadziło mnie do kompletu właśnie tego, w którym czuję się świetnie i to jest taki pastelowy róż i te czerwone spodnie, które właśnie teraz widzicie. A teraz przechodzimy do udanych stylizacji, które z powodzeniem będę nosić i w tym roku. Ułożyłam je zupełnie w przypadkowej kolejności, bo wszystkie podobają mi się tak samo. Pierwsze zdjęcie to skórzane kamelowe spodnie w połączeniu z błękitną koszulą, trenchem i traperami. Uwielbiam to zestawienie kolorów w moim przypadku. Sztuczna skóra zawsze wprowadza trochę głębi w zestawie i jest trendem każdej jesieni i zimy, więc nie można wyglądać w niej nudno. Żałuję, że te spodnie niestety niefortunnie mi się przedarły i odkąd to się stało, cały czas szukam podobnych. Trench natomiast to jest klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody.
Tutaj pozostaję w podobnym połączeniu kolorów, bo jak już znajdziecie swoje ulubione, które do Was pasuje, to dobrze przenosić je na różne elementy garderoby. Ta wersja jest trochę cieplejsza, z golfem. Torebka, którą nosiłam najczęściej w ubiegłym roku, jeśli chodzi o te małe wersje, pasuje mi do karmelowego, do zielonego, no i do wszystkich neutralnych kolorów. Ma świetną wielkość i jest bardzo wyjątkowa, więc odmieniała po prostu każdy zwykły zestaw. Praktycznie w tej samej kolorystyce jest ten komplet. Może jest trochę biurowy, ale błękitny kolor kontrastujący z karmelem naprawdę robi robotę. No i jak widać, sprawdza się po prostu do wszystkiego. Co do elementów, to zestawiłam dwa moje jakby garnitury, po prostu je rozdzieliłam, karmelowy i szaro-beżowy w kratkę. To jak już znajdziecie po prostu komplet, w którym dobrze wyglądacie, czyli w moim przypadku właśnie dłuższa marynarka dwurzędowa i cygaretki lub szwedy, to dobrze mieć kilka różnych kompletów tych elementów, aby mieszać je ze sobą, a po prostu nigdy nie będziecie wyglądać tak samo. Na tym zdjęciu zatrzymam się natomiast na chwilę nad tym trenczem, który dzięki połączeniu różnych materiałów jest taki bardzo nieoczywisty. To jest trench z Resert, kupiony 2 lub 3 lata temu. Cały zestaw jest bardzo neutralny, bieliźniany top, szwedy i tylko 3 kolory, beż, szarość i karmel. Podoba mi się prostota i jednocześnie to, że trench jest taki oryginalny. Fajne jest to, że jeden nieoczywisty element może wiele zmienić, co po prostu nie kosztuje dużo pracy, bo reszta może pozostać taka bardzo prosta i zwyczajna. I 3 stylizacje ze skórzanymi spodniami w oliwkowym kolorze. Uwielbiam połączenie błękitnego i zielonego. Ta pierwsza wersja należy do tych bardziej eleganckich. Mule w szpic i elegancka torebka sprawiają, że po prostu spodnie nabierają właśnie takiego kobiecego charakteru. Jednak one przede wszystkim mają wojskowy charakter i w takich zestawach są idealne. Tutaj na przykład podoba mi się, że wszystkie elementy zagrały nie tylko pod względem koloru, ale też i właśnie charakteru, bo buty, torebka i spodnie są militarne. Koszula to kawałek męskiego charakteru, więc dobrze łączy się ze stylem militarnym, a trench to niby styl paryski, ale przez kolor i też mniej dopasowany fason zdecydowanie dobrze łączy się właśnie z tymi zresztą rzeczy. A tutaj na trzeciej opcji to jest takie sportowe połączenie z czapką, baseballówką i bomberką. No i też bardzo lubię ten zestaw. Ten środkowy, czyli militarny, jest moim ulubionym. Ciekawa jestem, który zestaw będzie Waszym ulubionym, więc dajcie mi znać w komentarzach. Jak jesteśmy przy kolorze zielonym, to mój ulubiony garnitur z liliowym topem. No i to połączenie kolorów mam w planach wykorzystywać częściej w 2022 roku. Lubię też ten oversize'owy fason garnituru, który jest po prostu bardzo modowy. Połączenie tak bardzo pokochałam, że chciałam je zatrzymać również w tych zimowych stylizacjach i do tej liliowej czapki dokupiłam jeszcze liliowy szalik, oliwkowe rękawiczki, przez co nie mam już żadnych więcej kolorów w tym komplecie, poza tymi 3. No i nie robi się taki bałagan. Doskonale wyglądają generalnie kolory zimą i na pewno będziemy się wyróżniać, jeżeli na to postawimy. Tylko trzeba się do tego przełamać i przekonać. Z letnich stylizacji wybrałam 2 z użyciem kimona, bo to jest moje odkrycie tego roku. Nigdy nie miałam takiego elementu w swojej szafie, bo nie wiedziałam, że ma taki ogromny potencjał i może tak świetnie wzbogacać letnie zestawy, tak jak na przykład tutaj. Zwykłe spodenki, zwykły top, no i notabene znowu połączenie liliowy i zielony. Albo tak jak w tym komplecie okazuje się, że można je stylizować na kilka sposobów, niekoniecznie tylko na plażę, ale także ma potencjał w takich bardziej eleganckich zestawach, więc jak dla mnie po prostu must have.
Zawsze dobrą propozycją są moje neutralne kolory zebrane razem, czyli beż, biel i karmel. Tutaj trudno o jakąś wtopę i mając dużo elementów w kolorach neutralnych, łatwo komponować zestawy. Co do samych ubrań, to na uwagę zasługuje letnia sukienka Moremoa, która przekonała mnie do mini sukienek i mini spódniczek, a także dres od nich. Przed dresem wzbraniałam się naprawdę bardzo długo, bo wydawał mi się taki strasznie sportowy, zupełnie nie pasujący do mnie. Ale modele Moremoa oczywiście takie nie są. Mają eleganckie złote detale, tasiemki zamiast zwykłych sznurków. No i też taki kobiecy fason, więc po prostu wszystko się zgadza. A jak jesteśmy przy mini fasonach, to teraz dwie stylówki petardy. Kraciasty komplet marynarka i miniówka Moremoa oraz druga opcja z właśnie takim oversize'owym swetrem. Dzięki dużej marynarce i dużemu swetrowi czuję się tak jakby bezpiecznie na mniej odsłoniętą. No i luźne kozaki, te akurat z Gino Rossi, niwelują ten taki wyzywający charakter spódnicy. No i jest tutaj po prostu różnorodność. Duża góra, mniejszy dół i to zawsze jest po prostu bardziej interesujące. Zestaw z kamizelką. Warstwy, które gwarantuję Wam, że potrafią działać cuda, bo niby zestaw jest bardzo zwyczajny, nie ma tutaj jakichś szalonych połączeń kolorów, ale dzięki temu jednemu elementowi, jakim jest kamizelka, jest oryginalny. Dlatego nosiłam go często, czułam się w nim ciepło, wygodnie i modnie, więc wszystko, o co chodzi w kompletowaniu zestawów. I ostatnia już moja stylizacja, tym razem wigilijna. Ponownie sweter z Moremoa oraz czerwone spodnie staranko. Dzięki dodatkom prezentował on się bardzo tak szykownie. No a spodnie super wpisały się po prostu w tę świąteczną atmosferę. A na koniec, z okazji nowego roku i wdzięczności wobec Was, moich widzów, mam dla Was rozdanie jednej usługi z mojej oferty, a mianowicie 14-dniowego wyzwania ubraniowego razem ze mną. Co to jest? Jak Wam mówiłam w filmie, zdjęcia to doskonały sposób na ocenę dobrych i złych zestawów. Wyzwanie polega na tym, że przez 14 dni przesyłacie mi 14 zdjęć swoich codziennych, pełnych stylizacji, a kończy się ono konsultacją online, na której daję Wam wskazówki, co poprawić, jak inaczej połączyć, co ewentualnie zmienić. Aby wziąć udział w rozdaniu, wystarczy zostawić komentarz, który zatytułujecie wyzwanie, abym wiedziała, że chcecie w nim brać udział. No i w samym komentarzu natomiast należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego potrzebujecie zmiany w garderobie. Wybiorę 2 najciekawsze komentarze i w opisie pod tym filmem 8 stycznia podam niki wybranych osób oraz odezwę się do nich pod ich komentarzami. Komentarze wyzwaniowe można zostawiać do piątku 7 stycznia 2022 roku włącznie. Także gorąco Was zachęcam. To było już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że moja zeszłoroczna przeprawa stylizacyjna okazała się dla Was interesująca i motywująca. Jeśli tak, to zostawcie mi łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam za cały ubiegły rok ciekawych komentarzy i za wszystkie bardzo takie żywe dyskusje. No i mam nadzieję, że ten rok będzie jeszcze bardziej owocny. Dziękuję Wam ślicznie, że byliście ze mną, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!